Zbliżacie się do miasteczka. Widzicie pierwsze co to szyld, jest na nim napisane Nowe Kansas. Mimo tego, że wiecie, że Kansas dalej stoi, ktoś najwyraźniej poczuł się w obowiązku zrobienia nowego. Tym bardziej, że znak jest zrobiony odręcznie i no raczej wskazuje na osobę, która mniej zna się na artystycznych rzeczach. Kilka budynków, niektóre z nich mocno oberwały, ale te niskie w miarę się trzymają. Sklepy poprzerabiane na budynki mieszkalne, pozasłaniane okna witryn kotarami, pozabijane deskami. Kilka osób się szlaja, jakieś dzieciaki kopią sobie piłkę, która właściwie wygląda jak przepompowany jakiś balon, tylko w miarę czymś obciążony. Tutaj no, wygląda jak każde ciut mniejsze miasto w tych okolicach, natomiast jedyna rzecz, która się odcina od tego wszystkiego, to tir. Ciągnik siodłowy w bardzo dobrym stanie i cała jego naczepa pomalowana jest na czarno, a na niej napis Zakład Krawiecki Bernarda Ashera. I taki uśmiechnięty starszy pan trzymający cylinder. Dobrze, że nie malonik. Bernarda? Ashera. Przez A? Przez U. A. Edge U. Bez problemu też lokalizujecie, gdzie znajduje się jakaś knajpka. Lekko błyskający neon, który no nie oświetla jakoś najlepiej. Też widać, że szczędzą raczej na generatorze. Ale coś tam mryga. Coś tam mryga. Myślicie, że mają tam do jedzenia coś nieobrzydliwego? Na razie to nie wiem, mnie to mniej interesuje, ale ja bym się czegoś naprawdę najadł. Może coś będzie, mamy tu jakieś parę... O tym mówiłam. Parę, no ja wiem, że ty mówisz, bo ty jak już mówisz, to mówisz dużo, a jak nie mówisz, to nie mówisz nic. Nie wiem, o co mi chodziło, tak naprawdę. Dobra, Robert. I tak patrzę, ile tej krwi stracił, bo zaczyna pierdolić. Ja sprawdzam, czy wszystko w porządku z temperaturą ciała. No, jakby ewidentnie jest trochę rozpalony. Temperatura na zewnątrz nie pomaga. A dodatkowo faktycznie widać, że trochę tej krwi jeszcze stracił. W sensie na jego koszulce, czy ty zdjąłeś koszulkę? Ja zdjąłem, więc to będzie po ciele. Także generalnie po jego wujkowym ciele spływa trochę tej krwi, jego gacie są trochę ubroczone. Dobra, czy ja mogę wiedzieć, czy na przykład jakiś nawet byle jaki posiłek byłby, znaczy by mu pomógł? No tak, no zawsze byłoby z czego się, czym się regenerować, nie? No. Dobra. No to co, to chodźmy tutaj do knajpy, wynajmiemy sobie pokój, ja troszkę se odpocznę, może coś zarobimy. I wrócimy do mojego maluszka. Ale musicie mi powiedzieć, czy macie jakiekolwiek gamble, bo niestety ja jestem spłukany. Liczyłem, że coś zarobię na tym zleceniu z kutrem. 40 sztuk. Ja ci powiem, że coś wykombinuję. Ja to jestem taki cwany lisek. Ja coś wykombinuję. Na pewno mają tu coś, co jest zepsute, to coś naprawię. Ty może lepiej nic już nie mów. Dobra, Francuz, uspokój się. Gdzie się kierujecie? No chyba idziemy do tej... Szpeluny pewnie. Tej szpeluny knajpy. No. Zobaczyć, czy mają coś amciu. Podchodzicie do knajpy i już od samego początku widać, że ktoś przerobił coś, co było pewnie kafejką jakąś. Na pewno jeszcze przed wojną. Z zewnątrz bardzo ładne, ciemne drewno. Ale w środku wygląda jak miejsce, gdzie regularnie dochodzi do rękoczynów i strzelanin. Taka typowa speluna. Niewielkie, powybijane lady chłodnicze, które teraz służą za właściwie miejsce, na którym dwie osoby siedzą. Przy stolikach oczywiście też są. Te lady chłodnicze prawdopodobnie są teraz prowizorycznym barem. Wchodzicie do środka, kobieta za barem tylko kiwnęła. Co dla was? Dużo osób jest w barze? Jeśli chodzi o ilość osób, tak 3-4. Ale raczej zajęci sobą. To ja bym... macie tu jaki pokój? No... Na jedną noc.
W sumie na tej samej ścianie budynku jest jeszcze przytulisko, więc tam możecie okay. się zatrzymać. Okej, okay, a nie zepsuło wam się co ostatnio tutaj? No, przy tej pogodzie raczej często rzeczy się psują. Okej, okay, to my tu jeszcze na pewno zawitamy, bo ja się znam na rzeczach dwóch. Taka złota rączka, mówią na mnie. Ja go tak odsuwam. Doktor Dick. Miło mi. Macie coś do jedzenia? Mamy. A co? Coś, co nie chodzi już? No... Co macie? W większości. No, mamy kilka zup. O! Dzisiaj jest ja cebulowa. Oblizałem się, bo przypomniałem sobie tą zupę z igłany. Której nie zjadłeś. Dzisiaj jest cebulowa, tylko... No nie mieliśmy ostatnio zbyt wielu cebul, więc troszeczkę improwizowaliśmy i no, no mamy pasztet. To poprosimy zupę trzy razy, chyba że wy chcecie pasztet. Nie, ja tam zupkę. Płacicie w nabojach, czy...? W gamblach. Masz gambelki. Dobrze, no to będzie 9. 9? Proszę panią! No, nie, dobra, 9 to jest dobra cena. Zobaczyłem kątem oka ich reakcję po prostu. Stwierdziłem, że nie będę kombinował. Czy ja? Ja po prostu wyjmuję i... Czy ja widzę na jej twarzy, na jej tułowie, bo nie tylko tyle widzę zalany, jakąś ranę, jakieś coś, co mógłbym wyleczyć? Co za... Ja nie wiem. Krwawiące serce. To jest moment, w którym używam mojej kości humorów. O! Więc jeżeli będzie smutna, to znaczy, że ma ranę. Rzuciłem wszystkim. Nice. Jest wyjątkowo szczęśliwa. Żadnych ran. To jak jej wypierdalasz tylko to. To w takim razie, jak oni patrzą, wszystko co związane z ich pracą, nie, to ja patrzę, czy nie rośnie na niej żadna roślina. Mam od tego specjalną kość. Nie, a tak serio to... Nie, no to był żart. No jest. Okej, no to ciul, czekamy na jedzonko. Mm. Zostajecie tam przy tym barze, czy... Właśnie, czy ona sama się zajmuje tym jedzeniem, czy po prostu komuś powiedziała i dalej stoi? Jak tylko skończyliście zamawiać, zapłaciliście, widzicie, że poszła na pseudo zaplecze do jakiejś kuchni i chyba komuś coś powiedziała, bo wróciła. Aha. To okay. ja od razu, jak już przyjęła te pieniądze i zamówienie, to próbuję znaleźć najbardziej stoliczek na uboczu, gdzieś po ciemku. Gdzieś generalnie jest w kącie, z dala od światła, które przebija się przez witrynę. Nic im nie mówiąc, powoli idę po prostu, mając nadzieję, że się domyślą, że może by się przyłączyli. To ja widząc to, że Morgana odchodzi do stolika, też idę za nią, tylko że nie siadam tak dosyć grzecznie, tylko tak chcę tak sobie dupsko tak... Ale mnie tu boli. Szwagier by się przydał, on by coś tu poratował. O matko. Czy ja mogę mieć coś przeciwbólowego? W sensie z tych ziół tak coś. Uśmiech czy smutek? Czekaj. Niechże będzie. Możesz mieć. Dobra. Wyjmuję. Zażyj to, tylko ostrożnie, bo dużo tego nie mam. Tak z namaszczeniem, w razie przerażenia. Dobrze, nie zjadam te zioła. Jasne. I popijam to zupą. Wiesz, a nie, w sumie, bo jeszcze nie mamy. Ja no zostałem przy barze. Poczekaj, już wolę odstąpić trochę, niż słuchać tego jęczenia. O, przyjmę to za komplement. Widzę, że lecisz na mnie. Wróci na pić w ryj. Przyjmę to jako komplement. No można. Wiesz, no z takim podejściem do życia dłużej pożyjesz. Tak. Dobra, ja zostaję przy barze i chcę tej babki zagadać. Mhm. Ona dalej stoi tam. Proszę pani, coś o tym obozie niewolników? O matko, znowu oni? No dopiero co udało nam się uciec. A widzisz. No to dobrze dla was. Posterunek raczej nie reaguje na nich. Robią sobie co chcą robić. No a co, no? Rozbijają się to tu, to tam. Aha, czyli to sobie mobilni. Raczej. Aha. Straszą dzieciaki, oczywiście no, to jest najlepsza broń dla dorosłych, no bo postraszą dzieciaki jakimś kolesiem w czapce z hieny i mamy nowego boogiemana. No, ale nie przeszkadza wam to, że tak blisko się osiedli, nie chcecie coś z nimi zrobić? Pewnie spieprzą stąd.
No dobrze, dobrze. Właśnie macie kogoś, kto by nas mógł podwieźć kawałek? Bo kawałek stąd na północ zostawiliśmy auto, a no, na piechotę to jednak by nam trochę zeszło i też nie wiemy, czy nas jakieś zwierzęta nie zjedzą. Charyzma. Ocenki. Nie jest. Weszło? Weszło 2. Na styk. No ja osobiście nie mam żadnego auta ani nic, ale widzieliśmy, że na północ jedzie ten koleś ciężarówką. Może z nim się zabierzecie. O, a on gdzieś tu siedzi, czy...? No, on raczej urzęduje u siebie, ma... Jak się nazywa? Bernard. A, sobie przypomniałem, co pisał na plandece. Okej, okay. To dziękuję pani bardzo. Za ile możemy się zupki i tych spożyć? Już za chwilę przyniosę. Super. No i kiwnąłem, wracam do nich. A ty, Robert, co ty tam żujesz? Wiesz co, tu Morgana mi dała jakieś ziółka. Wiesz co, jak tak teraz tak dłużej, to tak trochę tak bym żuję. No tak, to jakbym czuł, że mi faktycznie trochę lepiej. Ale jakoś tak mam jakoś taką trochę większą ochotę, żeby porozmawiać. A może jednak nie. Nie taki był cel. A może jednak nie. Coś ty mu dała. Zobaczymy. Przeciw bóle. No w sumie ciężko poznać po nim, czy już jest mu lepiej, czy mu się pogarsza. Ale to, no, tam sztywniaki jesteście. Może po prostu się zamykam za chwilę. Może mu po prostu zrobili lobotomię. To później. Żartuję. Taki czerwony się zrobiłem, taki... Zaczyna znowu krwawić. Na szczęście przychodzą wasze zamówione zupki. Są dość... leiste, to znaczy o ile można by się w miarę spodziewać, że to będzie zupa krem, to niestety nie w tych czasach. Leiste faktycznie czuć, że jest coś z cebulą, ale chyba trochę daje jakby większą ilością przypraw, które miały zamaskować to, że ktoś to chrzcił wodą. To mimo wszystko ja sobie jeszcze bardziej doprawiam, wyjmując sobie woreczki i po prostu sypię. Jak zerknę. I poszła. Okay. Czy w środku są jakieś nie elektryczne lampy, a naftowe? Coś, co płomieniem się pali? Nie. Nie, nie. Na zewnątrz nie było nic płomiennego? Nie. Okej. Okay. Dobra, no to wcinam tą zupę z obrzydzeniem. I czekam, aż wszyscy skończą. Szczerze, nie jest najgorzej. Jadaliście gorsze rzeczy, aczkolwiek no, do dobrej zupy temu daleko. Widać, starają się i robią, improwizują z tym, co mają. To ja już skończyliśmy, tak? Pewnie. To ja widząc to, że oni skończyli, tak patrzę. Pojedli! No tak, pojedliśmy. No, mogło być trochę lepiej. No ale nie ma co narzekać, chociaż ja tam czasami lubię. Czasami lubisz mówić, kiedyś to było. Kiedyś to było. Ja pamiętam, jak jeszcze miałem swoją firmę. Wiesz, jak się ta firma nazywała? Jak się nazywała? Robert Pol. Ja tam byłem szefem i zatrudniałem. Wtedy to było ze wschodu ludzi, bo tańsi byli. Tak? Tak. I czym się zajmowaliście w tej firmie? Ty się lepiej mnie spytaj, czy myśmy się nie zajmowali. Wszystko byśmy tam robili w tej mojej firmie. Ale to napijemy się później, porozmawiamy. Na razie to chyba czuję, że te leki zaczynają działać. I taki czuć, że jakbym schodził prawie, że w sensie taki... Okej, ja złożyłem te wszystkie 3 talerze, czy na czym nam to było podane, do kubki. Sztućce też rzuciłem i odnoszę do lat. Jaki porządny. No, dziękuję. Miłego trawienia. I rozglądam się za szyldem tego Roberta. Czy ma faktycznie jakiś... Za Robert Polem? Bernardem sobie się. Za Bernardem, czy ma jakiś szyld? No, widać, że stoi tam cały czas jego tir. Tirem, ale pewnie to on siedzi w tirze, czy ma jakąś... Mówiłem, dobra. Cała naczepa. Okej, no to ryzyk fizyk, podchodzę do tira. Ja się, bo myśmy nie słyszeli tej rozmowy, nie? Mhm. A ty gdzie się wybierasz? Zapomniałem wam powiedzieć. Podobno pan Bernard, czyli ten od tego tira zadbanego, jedzie na północ. Mógłby nas zgarnąć i podrzucić pod
z tego malucha Roberta. No, a czy wiemy, czy on tam został faktycznie? Nie wiemy, no ale na razie i tak nie mam nic do roboty. Chyba, że chcesz się mścić na łowcach niewolników, no to możemy się wrócić. Myślę, że jest ich stanowczo za dużo. Nie, no jednego już się pozbyliśmy, zostało ich z 5. 14? A, w sumie faktycznie. 15? Razem. Okej. Okay. No to tym bardziej powinniśmy zagadać do Bernarda. Rozumiem, że idziecie tam. Tak, do Tira. No, jak oni się zbierają, to ja też. Podchodzicie do tyłu Tira, do naczepy. Pukacie. Ona się otwiera i w środku mężczyzna ubrany w nienaganne ciuchy. Kole 50, 60 od razu się uśmiechnął, jak tylko was zobaczył. Założył swoje siwe włosy za ucho. Dzień dobry. Dzień dobry. Co was tu sprowadza? Takie pytanko mieliśmy, czy pan na północ przypadkiem nie jedzie? Pewnie też. Może jakiś garniturek albo jakąś sukieneczkę dla pani? Dziękuję na razie. A czy Jamajka coś była, bo pan tak troszkę wesoły? Nie wiem, o co panu chodzi, ale w razie czego ja szyję ubrania na zamówienie. Pewnie. A z ludzi się co znajdzie? Co z ludzi? Co? Żartuję, ja to taki śmieszek jestem trochę. Rozmawiaj z nim. A ja z ludzi? To znaczy, chodzi nam o to, czy jeżeli pan jedzie na północ, może by nam jakąś podwózkę? No, to myślę, że tak. Co do ceny, to się dogadamy. No, pewnie. Patrzę, czy ma jakieś urazy. Mózgu. Rzuć sobie na wypatrywanie. Na przeciętnym. Wypatrywanie, czyli... O, mam 3, kurde. Nice. I to jest od PC. Na przeciętnym. Wszystko weszło. Widzisz, że na butach ma trochę krwi. O, co to się panu stało? A no... Może jakaś rana, to ja mam opatrzę, bo jestem doktorem. Nie. Doktor Dick. Bernard Asher. Nie, żadna rana. Skąd ta krew się? Ukułem się, jak zszywałem i... A ty łapkę za rękę? Patrzę na te palce, co pokazywał, że się ukuł? No, są dość pulchne. Jakieś ranki, i coś? Ciężko stwierdzić. No, tak na pierwszy rzut oka ukucia aż tak nie widać. Panie Berda, może na wszelki wypadek. Robert, podasz mi swój ten specyfik? Jakąś gazę biorę? No, to ja tam wyciągam. W końcu oczywiście w międzyczasie w knajpie ja założyłem tą swoją koszulkę, żeby nie było, że cały czas chodzę pół nago. Więc założyłem, ona jest tam trochę zakrwawiona i wyciągam z wielką niechęcią. Tylko chlapnij mi tu odrobinkę. I tak, dosłownie 3 kropelki. Wystarczyło. To palce obywa. O, dziękuję bardzo. No, okay, to co? Będziemy coś szyli? W sumie mi by się przydało jakaś taka bonjo. Tak, żeby założyć gorąco tu jest. Coś, żeby na mnie założyć, żeby całego okryło, żeby słońce tak nie raziło. Nie. Stać cię na to? To może czapka z daszkiem. A ma pan? Myślę, że mogę coś uszyć. A jak długo panu to zajmie? No najpierw muszę zebrać wymiary. To... No ale ile? 10 Proszę. Minut, 15? No nie, no dzisiaj wieczorem będzie. Okej, okay, no to niech pan mnie mierzy, proszę. No to zapraszam. Państwo poczekają. Jak oni się tak, mierzą, to ja go odciągam na bok. Słuchaj, on mi się tak bardzo nie podoba. Bardziej nawet niż wy. Nie wiem, jak coś jest z nim nie tak. Ale coś jest zniechamy. No skąd miał ty? Na rękach nie ma żadnych ran. Coś ciemnia, że kurde go dźgnęło. A słyszysz, w jaki sposób on się wysławia? Myślisz, że on to faktycznie szyje z ludzi? Ale co z ludzi? Te swoje ubrania. A tak powiedział? No nie, on o tym powiedział. Zażartował sobie, ale... No tak, zażartował. Tu żart, nie? Morgana, za bardzo się przejmujesz. Wchodzimy. Pan Bernard podał ci rękę, wszedłeś po schodkach, które rozłożył. Widzicie, jak wasz polski przyjaciel, Francuz, znika w głębi tej naczepy.
Ty z kolei idziesz sobie z nim. Zauważyłeś, że on nie puścił cię, w sensie dalej trzyma cię za rękę, to jest trochę dziwne. Pan tak... Czy my to widzimy? Lubi tak, tak długo trzymać za rączkę? A, wie pan, nie chciałem, żeby się pan zgubił. Jak patrzy... Ale to jest tylko przyczepa, to nie da się zgubić. No dobrze, no to już puszczam. Dobrze, dziękuję bardzo. Jak patrzyliśmy na niego, nie miał żadnej broni? Nie. Nic? No, on... Nic, co byście widzieli. Okay. Ja bardzo bacznie obserwuję. Bardzo dobra. Bacznie. No to proszę tu wyjść. No to... Otwiera drzwiczki. Wchodzisz do środka i widzisz, że jest coś w stylu przymierzalni. Mhm. Faktycznie na haczykach zawieszone są takie miarki, jakieś małe igiełki do oznaczania, próbniki i tak dalej. No i oczywiście są co najmniej dwie, trzy te salki. On oczywiście staje obok ciebie. Proszę sobie tu usiąść. Dobra, to sobie siadam. Przybliżam się do tej przymierzalni, w sensie wchodzę wzdłuż tej naczepy i... Słyszysz. Coś jest... Nie halo. No, dlaczego? No zwykła przyczepa. Ale nie, nie mówię ci tego, tylko po prostu... No, to co do siebie? No, no dlaczego? Ale ładna przyczepa. Ale ładna przyczepa. Ale tutaj tak... Przynajmniej słońce nie pada na mnie. Tak sobie tak coś takiego właśnie gadam pod nosem i... Chciałbym... Tak... Większy chaos powietrza, w sensie tam tak... Chciałem po prostu, żeby wyczuć coś, co nie byłoby takie naturalne jak na krawca. W sensie, no tu powinno być, nie powinno być takich zapachów takich dziwnych. Przede wszystkim nie powinno być zbyt wielu krawców. To jest jedna rzecz. Drogą. Ale, no dobrze, no to w takim razie będę potrzebował od ciebie czegoś, co ci to umożliwi. Czujność? Czujność, okej. Okay. Czujność. Dobra. I to będzie na problematycznym. Dobrze, dobrze, dobrze. Czujność na problematycznym 2, 14 problematyczny, bo to jest percepcja. 2, 2! To ja dopiero teraz zauważyłem, no to na stówę mi weszło. Dwie dwójki. Zaciągnąłeś się powietrzem. Faktycznie głęboki wdech. On, spokojnie, spokojnie, niech sobie nie, ja się. Tylko w końcu tutaj jest troszkę wilgotniej, da się oddychać. No tak, no jak impregnuje skóry, to wiadomo. Okej, okay, ja i wyczułem coś nie swojego, w sensie tak by mi coś powiedziało, no to nie jest zbyt fajne miejsce. Szczerze przede wszystkim wyczuwasz, że tutaj nie śmierdzi jak na zewnątrz. To przede wszystkim. Ktoś tu dba o to, żeby rozpylić jakąś wodę z czymś. Być może ma dojścia do jakichś perfum albo czegoś. Okej. Okay. Więc jakby głównie to. Okej, okay, dobra. To siadam. Siadasz, on stanął za tobą, odmierza ci szerokość głowy, założył ci taki czepek, kilka tych. Igiełek powbijał, żeby pozaznaczać. A co was tu sprowadza? A wie pan, generalnie tutaj przemierzaliśmy sobie z naszą ekipą. Tutaj jechaliśmy na północ, bo zostawiłem swojego ukochanego malucha. V8 ma w środku. W sumie to z tyłu. Co to jest. No, kiedyś panu, bo my tam właśnie musimy dojechać, pokażę panu. Wspaniała maszyna. Ja bym poczekał chwilę, bo tak się składa, że widziałem, że dzisiaj ci łowcy szli na północ, więc... Jacy łowcy? No tacy Indianie. A coś słyszeliśmy w barze, mówili o jakichś tam łowcach, no, ale to... No to poszli na północ, ja bym poczekał, aż się zwiną, bo jacyś biedacy, pewnie gdzieś tam kawałeczek za miastem, założyli obóz i teraz pewnie... Że ci biedacy, ci co pan mówił teraz, czy inni biedacy? No skoro poszli na północ, to pewnie ktoś tam jest. A, że coś, oj, to biedni ludzie, ja tutaj... Mam pewną jeszcze prośbę dla pana. Mhm. Koszula. Może jakaś tutaj jest, ja bym w przymierzalni sobie zobaczył, czy pasuje na mnie. Jakaś taka zwykła, nic takiego szczególnego. No dobrze. To momencik. Mhm. I wy widzicie, jak on otwiera te drzwi. Popatrzył na was, kiwnął tylko głową, uśmiechnął się. Przeszukuje jakieś kufry. Ty stoisz tam sam. To ja w takim razie chciałbym, bo to rozumiem, że to są przymierzalnie, tak? Mhm. Czy, bo to rozumiem, że jest przymierzalnia, u góry jest taka metalowa, powiedzmy, berka, gdzie są te kotary, tak? Tak.
Chciałbym jakoś to trochę porozkręcać. Żeby to było takie poluzowane po prostu. Jasne. Tak, żeby on tego też nie zauważył, to już tam dodatkowa cecha, znaczy dodatkowa taka rzecz. Mhm. Nie wiem, moneta, nie moneta, bo to pewnie śruby są, coś jasne. W tym stylu. Po prostu tak poluzować, żeby to było widać, że no coś tu się dzieje. Dobra. Przede wszystkim rzuć sobie na jakieś zdolności techniczne, to pewnie będzie mechanika albo coś takiego. No to na mechanikę, no to wiem. I to będzie problematyczne. Rzucę sobie na problematyczne. Mhm. Problematyczny. Oj, to weszło wszystkie trzy. Podstawiłeś sobie ten stołeczek. Wyciągnąłeś faktycznie monetę, zacząłeś odkręcać i mimowolnie zerknąłeś za kotarę, co znajduje się w drugiej przymierzalni. Mężczyzna nagi. W rogu pomieszczenia. Okej. Siedzi na bardzo podobnym krześle, jak to, na którym ty teraz stoisz. Głowa spuszczona, jakieś wiaderko przed nim. Okej, to w takim razie odstawiam to i sobie chcę usiąść, tak jak byłem tam wcześniej. On jeszcze chwilę pogrzebał przy tych kufrach koło was, po czym wraca do ciebie, ma trzy koszule. Są... O dziwo, czyste. Dawno nie widziałeś czystych koszul. Mm. Są ładnie wyprasowane i widać, że wykonane pewną ręką. Mm-hmm. Dobra, to ja w takim razie w sumie trochę tak niewiele myśląc ściągam to, co mam i chcę po prostu przymierzyć. Jasne. I tak przymierzam i jak tak przymierzając, tak spoglądam na tą belkę i... W momencie, kiedy zdjąłeś koszulkę, on się tak zaczął przyglądać tobie. Mm-hmm. A! Pan zwraca... Uwaga na moją ranę. Co się stało? A wie pan co? Miałem tutaj kilka dni temu sprzeczkę. I troszkę źle zostałem zrozumiany, bo ja tak troszkę lubię trochę gadać. Jak pan pewnie może nie zauważył, ale tak lubię sobie rozmawiać. I niestety troszkę tutaj mnie coś... zostałem postrzelony. Niestety. No rozumiem. I tak ja to się trochę z tym lekocenową koszulę. No bo gdzie ja tak będę długo chodził w takiej... więc właśnie chcę sobie to... No i tam w międzyczasie to i... O! A kto tu panu tak spierdoli taką beleczkę i chce wykorzystać tą moją umiejętność tutaj przez naszych naszych widzów stworzony przez kół, to będzie, że rzucam na problematyczny test blefu. Że chciałbym go przekonać, że przyda mu się ktoś, kto będzie to naprawiał, a może to nie jest tylko to jedno miejsce, może trzeba gdzieś indziej. I tak będę tak cwaniak, a może gdzieś tam uchylę coś takiego, wiesz? Jasne. Tak będę po prostu cwaniakował. Kurwa, przepraszam. 20 mi się rzuciła, to nie problematyczny, tylko będzie trudny. I niestety na trudnym, nawet jeżeli sobie o 3... nie ma opcji, nie weszło mi. Gdyż tak tylko spojrzał? No wie pan, ja sobie to ponaprawiam w wolnym czasie. No, bo ja tak się na mechanice znam, to wie pan, miałby tutaj pan trochę, byśmy się jakoś dogadali, bez pewnością. Spokojnie. A jak oni tam siedzą w tej przebieralni i sobie gawędzą, to on z nim siedzi, więc mamy szansę rozglądać się dokładnie po tym przedsionku, czy nie wiem co to jest. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to faktycznie znajdują tam się jakieś manekiny. Coś podejrzanego? Szczerze nic. Okej, okay, dobra. Dobra. To już strasznie długo im to zajmuje. Dobra, to ja tak już tak... Się nie wiem, o co chodzi. To ja tak w międzyczasie... Dobrze, to ja... ta koszula fajnie leży, wszystko w porządku, widać, że fachowa robota. Robert, więc... wszystko okej? Okay? Tak, wszystko w porządku, już tu się dogaduję. To ja... Pan już ma wszystkie wymiary? Tak, tak. Tak, no to ja wieczorkiem przyjdę. Jakbyśmy się ugadali, obie rzeczy wezmę ze sobą. Dobrze, no to dziękuję panu, zabieram swoje rzeczy. Do zobaczenia. I wychodzę. On was odprowadza właściwie do samego wyjścia. I kierujemy się, bo to bar był niedaleko, więc chodźcie ze mną do baru. Muszę wam coś opowiedzieć. Kiedy weszliśmy. Chodźcie do baru, muszę wam coś opowiedzieć. I cały się ten trzymam. I... Czego się trzymasz? Moje rany. Coś z nim nie tak, okay. Prawda? Dobra. Bardzo nie tak. Czekajcie, póki jesteśmy na zewnątrz, no to... mogę jakieś małe ognisko rozpalić? W mieście tak średnio, za nawet przy budynku, no chodzi mi o takie malutkie, żeby tylko mieć trochę płomienia. No to nagrzewam ten nóż. Kurde, cały czas ci to cieknie, Robert.
Zaraz no, to naprawimy. Niestety, to moja choroba to... No podnieś tą koszulę. No i podnoszę. Daję mu, nie wiem, kawałek kute, gałązki, coś do zębów. Troszkę zaboli. Trzy. Dwa i na dwa. Au. Odporność na ból. To odporność. To będzie problematyczne. Mam, czyli sobie nie obniżam. 6, 9, 10, problematyczny, to weszły wszystkie trzy. Doszło. Okej. Okay. Zapiekło bardzo. Ale faktycznie rana się zasklepiła. Okay. Oj, oj, mogę się chociaż na trzy. Oj, dobra, dobra, no, nieważne, zrobione. Czułem. Dobra, to chodź się teraz szybko. Tak, no, ale tak co takiego ważnego masz do powiedzenia? Dobra, idźmy, usiądźmy na spokojnie. Tak, na spokojnie, bo ja muszę się napić to, co, po tym, co widziałem. Okej. Okay. I chcę się udać do baru. No jak kieruję się pewnie do tego samego stolika, o ile jeszcze jest wolny. I siadamy i... Słuchajcie, powiem wam tak. Jakieś trunki, trzy razy. Koleżanka zapłaci. Jest sprawa. Jest sprawa bardzo zła. W rogu, tam gdzie byłem, bo tam były przemierzalnie. I jak ja tam troszkę chciałem zarobić sobie, bo wiecie, troszkę tam chciałem ten... To się okazało, że w rogu był człowiek. Był nagi, był ledwo żywy. I miał... Ty podglądałeś kogoś? I on miał przed sobą, ale on leżał. On siedział tam, tak jakby nie wiem ile tam dni był i przed sobą miał wiadro. Tak jakby tam, nie wiem, szczał czy coś, nie wiem, pił, cokolwiek. A co było w wiadrze? Nie zauważyłem niestety. To akurat nie było pod takim kątem, że widziałem po prostu wiadro, nie widziałem zawartości. Może trzeba mu pomóc? To swoją drogą, mi się zdaje. Tak, mam jakieś przeczucie. On wiedział i też mi powiedział o tym, że ci łowcy, oni na północ idą. I on też wiedział, że wczoraj ten obóz jakiś się rozbił niedaleko. Koło właśnie terenu tych łowców. Może on on jakoś z nimi współpracuje. Kupuje. Na 100%. Ja obstawiam, że on kupuje od nich skóry i z tego robi ubrania. Ale mówił, że używa skór ludzkich? Czy... Gdzie on ci powie, że używa skór ludzkich? No kurde, panie. Na pewno mówił, nie, tego nie wiem. Znaczy, on ma dobre jakości. Słuchaj, leżało na mnie, to jakby to ze mnie było zdjęte. Co a było najmniej. Skórzane? Nie. To nie było skórzane. To było z jakiegoś tam a materiału. A miał tam jakieś skórzane Zada rzeczy? Koszula. Mówił coś o skórze? Słucham? Mówił coś o skórze, o wyprawianiu skór? Wiesz co, byłem zszokowany za bardzo, nie dopytałem takich szczegółów. Dla mnie. No ale jesteś pewien faktycznie? Tak, jestem pewny, że tam był człowiek i on nie był, i on nie był świeży. Dobra, pytanie brzmi, czy chcemy się angażować w coś, co nas nie dotyczy? Słuchaj, ja powiem tak. Ja takich ludzi nie lubię. Im będzie mniej takich skurczybyków na świecie, tym lepiej. On jest jeden. Jest jeden problem. Skoro on ma nas zawieść, to skąd wiadomo, że on nas też jakoś nie rozbierze? Ha! Ma rację. Ja bym się z nim nie udawał nigdzie. No dobra, ale jakiś transport by nam się przydał. Umiecie prowadzić tira? Może kto inny. Ja umiem prowadzić wszystko. Ja słuchaj, ze szwagrem nie takie rzeczy robiłem. Mówię ci, prowadziliśmy, chodziliśmy, i wszystko robiliśmy, co było. Nieważne, teraz koniec. Prowadziliśmy, chodziliśmy. Wszystko robiliśmy, okej. Ja to ze szwagrem, to ja nie takie rzeczy robiłem, więc... Oj, to myślę. Samochód, cokolwiek, to jest dla mnie, wiesz, funkcja jest taka sama. No dobrze, wy zdecydujcie. Ja bym się nie mieszał, to nie jest nasza sprawa. Udało nam się uciec i powinniśmy jak najszybciej stąd spierdzielać. Czyli tak, czyli dobra. Pytanie, czy z nim? Nie z nim, na stówę nie z nim. On nas wywiezie i sprzeda tym i wrócimy tam, gdzie byliśmy wcześniej i tobie nogę tą utną nogę na 100%. No tam gdzie chciał cię nie klasną, ale... No właśnie. No to tak nie wyglądało zbyt, jakby chciał cię tylko, wiesz, pokaleć tak... No, w sumie dobrze, że uniknąłem tego, ale... No. To co? Co robimy? Kradniemy mu tira, czy wskazamy co by tego faceta? Ja... Może tak. Sprawdźmy. Ja mam wieczorem się z nim spotkać. Możemy się albo zakraść, coś zrobić, zobaczyć. Ja mogę się z nim spotkać, odebrać rzeczy. Pożyczysz. Pieniążków troszkę. I będziemy mieli tutaj takie... będziemy mieli pewność, możemy się upewnić, czy on jest jakiś... Poza tym, że już jest. No jak chcecie. No ja mówię. Zrobię tak, jak sobie to wymyślicie, chociaż mi się to nie podoba. Ja bym wolał się nie mieszać. Tyle, no ale ubranie ma do odebrania.
A to ja mogę... Dlaczego będzie gonił, jak koszuli nie odbierze, albo majtek? No właśnie, to ja mogę mu powiedzieć, że rozmyśliłem się. Ktoś miał lepsze ceny. W to raczej nie uwierzę. To i tak wiąże się z tym, że tam pójdziesz. No to no, może być asekuracją. To równie dobrze może już to odebrać. Nie, bo potrzebuje czasu, żeby stworzyć mi czapkę. Może musi kogoś upolować. A pewnie nie. To co, chcecie do wieczora, nie wiem, obserwować tego tira? To nie jest też głupi pomysł. W sumie pojedliśmy. Może jest szansa, że na przykład wyjdzie z niego w którymś momencie. O! I możemy wtedy się zakraść i zobaczyć. Tylko, że on wtedy może odjechać przy okazji. To ktoś musi być przy... Nie no, umówmy się z tobą, więc nie może odjechać. Ale odjechać w sensie, my wyjdziemy do naczepy. On się zorientuje, że jesteśmy i pojedzie sobie. To my, ktoś musi być przy kierowcy, żeby takiej sytuacji nie było. Znaczy, uciekniemy raczej. No. Dobra, to co, obserwujemy? No ja bym poobserwował go. No to chodźcie, znajdziemy jakąś, nie wiem, czy krzaka, czy jakąś budynek. A gdzieś tu obok był, na początku się pytałem o pokój. Gdzieś tu dom w dom jest jakaś tam hostel, czy coś w tym stylu. Ale chcesz płacić za to? Że czekamy cały dzień i nic nie robimy? Możemy też nie płacić. Dobra, róbcie jak chcecie. Ja się zdaję na was, chociaż pewnie źle na tym wyjdę. A ty? Może zorientujemy się w cenach. O, też dobry pomysł. Można się potargować. Za wami. Patrzycie przez okno, tam Bernard z łukiem. Kogoś zdejmuje. Idealne na czapkę. Gdzie się kierujecie? No, do tego hostelu? Przytuliska? Przytuliska. Ja, za nimi, zaufam im. Właściwie wychodzicie stamtąd. Zobaczyliście tylko, jak pani barmanka stała z trzema kuflami, które wyglądały trochę jak piwo. Ups. Popatrzę, nie bierzecie tego? Na drogę. I zabieram. To będzie po trzy i po trzy za każdy kufel. Dogadamy się, oddam ci kiedyś, z procencikiem. Ile w sumie? 9. 12. 12? No, użyj swoich uważać mocy. Na ilość kufli. Nie mamy ich zbyt wiele. To może... Wypijmy to na miejscu, proszę. Dobrze, to wypijemy to na miejscu. To 3. 3, dobra. Dobrze. Ja to po prostu jeszcze doprawiam. Wiesz, dostajesz piwo, które smakuje jak szczyny. No teraz będzie lepiej. To są słone szczyny. Sól himalajska. Mocz kojota. Amoniak. Dobra, ciur też pije w takim razie. Wypiliście praktycznie to na hejnał. No, jak ze wszystkim. Bywało lepiej, ale i bywało gorzej. Zachodzicie? Właściwie wychodzicie z baru i zgodnie z tym, co mówiła pani barmanka, na tej samej ścianie widzicie, że jest oznaczona noclegownia. Wchodzicie do środka i tam jedno duże otwarte pomieszczenie. Sporo porozkładanych niewielkich namiocików, porozkładane jakieś materace dmuchane, połatane, no generalnie noclegownia. Dobra, to jak wchodzimy, tak... To chyba nam nie odpowiada, co? Ja jestem ciekawy, czy to jest od strony tira, czy od drugiej strony? Od strony tira. Są jakieś okna w tym? Tak, ale są pozasłaniane. Jednak prywatność. Można sobie otworzyć. Można sobie uchylić, ale... Prawdopodobnie ktoś cię poprosi, żebyś tego nie robił. To ja nic nie mówię, patrzę na nich. Jaki jest ich plan? Na pewno nie chcę tu zostać. No dobra, no to nie pasuje. To co proponujecie? Rozkładam ręce. Dobra, pan rozkładać ręce nie ma pomysłu, a ty? Idę zobaczyć, co jest na zewnątrz. No to wychodzimy. Tak, to i tak im powiedziałam i idę. Dobra, no to idziemy. I się zastanawiam, czy na przykład gdzieś w pobliżu tego tira nie ma jakiegoś wzniesienia, na które można wejść i tak... Coś się znajdzie. Gdzieś tam się skitrać po prostu. Wy stoicie dalej w tej noclegowni, gadacie między sobą, nie? Wychodzę. W sumie się trochę wkurzyłem, bo taki nie mają planu konkretnego. Czy przy tirze ktoś stoi? Nie. Nie. Poza
Morganu, która się kieruje w tamtą stronę. Między tirem a naczepą jest ta luka i tam można sobie wejść na naczepę. Chcę to zrobić. Jasne, wchodzisz. No i kładę się na naczepie. Okej. I idziesz spać. Jest dość nagrzane, nie jest to wybitnie przyjemne, ale... Głównie staram się, żeby nie robić hałasu. Pewnie. I czekam na naczepie. Pewnie. Natomiast ty minęłaś przed chwilą Dicka, który wszedł sobie na naczepę tira, położył się na niej, siedzi sobie. Ty natomiast wchodzisz odrobinę na wzniesienie. Na tyle, żeby zerknąć przed siebie albo omieść tę niewielką mieścinkę, która składa się może z 3-4 przecznic. Ale szumnie nazywa się całkiem sporym miastem, a przynajmniej nową jego wersją. Rzuć sobie na wypatrywanie. Będzie problematyczne. Dwa weszły. Patrzysz na horyzont i z właściwie ciągu ulic, porozwalanych mostków i tak dalej, czy jakichś przydrożnych budynków zrobionych z blachy, zauważasz jedną rzecz, która się odcina. Wygląda trochę jak bunkier, a im bardziej się przyglądasz, tym bardziej masz wrażenie, że kojarzysz skądś te noże do rzucania, które znajdują się zaraz pod wejściem do bunkra. Może kilometr, półtora stąd. Co ty robisz? Gdzie jesteś? Ja właściwie to rzucam Roganu szedłem. Okej. Okay. Czyli ty podchodzisz? To ja ci pokazuję palcem. Co tam widzisz? A ty co widzisz? Piasek. Więcej piasku. Budynki. Nic widzisz ten bunkier? O matko bosko, bunkier, a co to, skąd się to wziął? Wyrósł z podziemi. He! Właśnie, może go zrobili tak, żeby nikt go nie widział. Mniejsza. Te noże do rzucania wydają się znajome. Jak ty widzisz te noże do rzucania tam? To masz zarąbisty wzrok, ja to... nie widzi tego? Nie, nie jest w stanie. Kompletnie. Co? No, masz o wiele lepszy wzrok. Ja to widzę, no jak się wspomniałem, piasek, ale jak tam mówisz, tam są noże, to będą mi noże. Dobra, tylko pytanie, czy chcemy tam iść, czy to jest bardzo zły pomysł? No, zawsze pochodzić po okolicy możemy, zwiedzaliśmy. Ej! Co? No co ty tam robisz? Ja jestem na tym, no ja nie mam Daria z naczepy, którą mieliśmy śledzić. A ja drę. To jest coś ciekawego. Zeskakuje, idę do nich. Pozdrawiamy słuchających na Spotify'u. Dokładnie. Komunikacja niewerbalna też czasem działa. Machnięcie ręką będące zunifikowanym symbolem chodź no tu oraz kiwnięcie głową jako tak. Schodzisz, stoicie we trójkę. Co jest? Miałem takie doskonałe miejsce do śledzenia Bernarda, kurwa. O co chodzi? Może byśmy się przeszli tam? Czy on też ma słaby wzrok? No widzisz, że coś tam wystaje. A co to jest? Noże do rzucania. Mogę stwierdzić, że są te noże do rzucania, bardziej które... Bardziej wygląda jak bunkier. które... Bardziej bunkier przypomina niż noże do rzucania. Dobrze, rozumiem, że wy widzicie tylko duże obiekty. Czy mogę stwierdzić, że to są te noże do rzucania, które miała tam ta babka? Wyglądają kształtem podobnie i są na podobnej opasce. Wydaje mi się, że nasi starzy znajomi mogą być teraz tam. Jacy starzy znajomi? Ci z Kutra? Nie aż tak starzy. Myślę. Kojarzysz, no ktoś dzisiaj próbował ci odciąć nogę, prawda? A ci? No to w sumie jak są na takim uboczu, możemy się zemścić. Fantastycznie, bo... Co, chcesz ich ukraść i uwięzić?
Tak sobie troszkę pomyślałem. Może sprzedamy... Może na to zasłużyli. Panu krawcowi. O, możemy to przetestować. A wiecie co? Ja chciałem sprawić, żeby... zatańczyli tango. Zobaczyłam pocisk, który wyrzuciłeś. Dziękuję. Bo szczęście ładowałeś. Sobie oczywiście odejmę ten jeden. No nie, masz go znowu. Ale nie mam go załadowanego do magazynka, co nie? Wsadź po prostu w magazynek i nie bazgraj w karcie. Dobrze. To w takim razie złapałem ten nabój, który mi podał, włożyłem jeszcze raz do magazynka i zatańczę. I zagram im tango, oni będą tańczyć. I idę w tamtą stronę. Nie mając komentarza do tego, co powiedział Robert, idę za nim. Idziecie przed siebie, macie kawałek do przejścia. W europejskim systemie metrycznym, tak jak powiedziałem, odrobinę ponad kilometr. Natomiast niecała mila. Prawie mila. Idziecie. Ciepełko, asfalt, wspaniale nagrzany. Jest droga do tego. Tak, normalnie jest sieć dróg dalej, trochę podziurawionych, ale siłą rzeczy. No, szliście dobre 20 minut, w końcu dostaliście się pod ten bunkier, a przynajmniej coś, co tak wyglądało. Widać, że był on czymś maskowany do tej pory. To znaczy, obok znajdują się sypane dużej ilości piasku, który osiadł na jakichś, coś co wygląda jak koce, albo jakieś płachty, które go miały przykrywać. I faktycznie leżą tam noże do rzucania. Wygląda to tak, jakby patrzyła przez lunetę do tej pory, bo te noże nie są wcale jakieś wyjątkowo duże. Tej wielkości noże, sztuk 5, zgadzałoby się to chyba tej dziewczyny. Natomiast jeśli chodzi o sam bunkier, półokrągłe, wystające z podziemi wejście, które wkomponowane jest w coś, co wygląda jak skała. Drzwi i zamek numeryczny. Z częścią wpisanego kodu. Jaka to jest część? Czyli? Wpisane jest kolejno. 21, 34, 55, 89, i 3 puste pola. To ja wam powiem tak. Znając nasze parszywe szczęście, jak nie odgadniemy tego kodu na raz, to będzie alarm. Bo jak zamek działa, to znaczy, że elektronika też jest sprawna. Więc chyba tego byśmy nie chcieli. Więc nie wiem. Albo byśmy przesłuchali kogoś, żeby nam powiedział kod. Kogo. Albo gdzieś tu może być. W sumie wpadłem na taki jeden pomysł. Mm-hmm. Czy klawiatura jest jakoś specyficznie wytarta? Czekaj. Jeszcze mam pytanie takie, bo w sumie Morgana nie ma przy sobie żadnej broni palnej, ma tylko te toporki do rzucania. Mam. Masz? Ale ty możesz tego nie wiedzieć. Aha. Bo ja tego raczej nie... To wiem czy nie wiem? Myślę, że nie wiesz. Okej, okay. No to tyle chciałem wiedzieć. Chciałbym zobaczyć, wytarta? Czy jakieś cyfry są wytarte? Szczerze, to wygląda jak nigdy nie używana. Dobrze, a w takim razie inny pomysł, czy... Słuchajcie, macie jakiś taki pyłek, czy coś w tym stylu? Bo jeżeli były wciskane klawisze, to one będą tłuste. Jak czyjeś palce. Więc może jak rzucimy, to spiszmy się... sobie najpierw te cyfry, co już są wpisane, jakby nam się nie udało. Na piasku nawet piszę sobie 21, 34, 55, 89. Popatrzcie na to. 21 plus 34 to 55. 34 plus 55 to 89. 55 plus 89 to 144. Zamek otworzył się, słychać to? Otwierają się drzwi. Jest zejście na dół. To ja w takim razie chwytam go i tak. Broń? Wyciągam. Wąski, aś mi teraz zaimponował. Ja i wyciągam tą broń, też mam przygotowaną. Kończę to mi. Ja jestem w szoku, że
prostu wpisał coś i że zadziałało. A ja ogólnie, sorry, już tak przerwę. Kamil, ja jestem kurwa naprawdę w szoku, że to wpadłeś na to. No to po prostu. No Fibonacci. No tak, ale kurde, no wow, naprawdę. No to przerwając. Dobra. Schodzicie? No to broń przeszykowana? Mhm. Przeszykujcie broń. Mam. Okej. Okay. Znowu? Chwytam nabój. Teraz... chciałabym nasłuchiwać. Okej. Okay. O, to ja też. No to wszyscy. Na przeciętnym. Przestań no i floppers! Dobrze, może być sześć. Floppers. Sześć, dziewięć, cztery. Weszły mi oba nawet przy dwudziestce, przy obniżeniu. Jaki? Problematyczny czy normalny? Jaki? Problematyczny. Problematyczny? Przeciętny, mówię. Przeciętny, przepraszam. Aha, wszystko no to weszły. No to mi też weszło. Bardzo. Weszło wszystkim? Mhm. Cisza, przerywana tylko i wyłącznie przez kroki po metalowych, blaszanych schodach, które prowadzą w dół. Schodzicie i nagle zmiana dźwięku. Już nie jest puste przy każdym kroku. Teraz było... Spoglądacie pod siebie. Stanęliście w... Wygląda to na ludzki mózg. Kawałeczek obok. O, jest właściciel. Indianie. Martwi. Rozszarpani przez naboje. Podziurawieni. Czaszki jakby eksplodowały. No i właściciel tego mózgu prawdopodobnie leży obok. Poznajecie go. Chyba się widzieliście tego samego albo wczorajszego dnia. Ma czerwoną nie tylko łapę na twarzy, ale i całkiem sporą plamę po tym, jak nabój rozerwał mu głowę. Chyba ktoś nas ubiegł. Wiecie co? Systemy obronne. Nie podoba mi się. Czekaj. Ja mam coś takiego jak... Mam broń maszynową, mam pistolety i karabiny. Czyli ogólnie znam się na broni. Mm-hmm. Czy mogę na pierwszy rzut oka zobaczyć, czy to jest jakiś większy kaliber niż zwykły karabin? To jest raczej karabinowe. Czyli bardziej jakaś 50, coś takiego? Coś w tym stylu, coś co przy takiej ilości ognia było na taśmie. Okej. Tyle chciałem wiedzieć. Czy jest jakiś komputer obok tego? Podnosicie głowy. Poza tym, że cała podłoga usłana jest ciałami, na pewno tej grupy, którą widzieliście już, najwyraźniej trafili tutaj za wcześnie i nie do końca wiedzieli, jak rozgryźć zamek. Podnosicie wzrok. Całość jest utrzymana w bardzo sterylnym stylu. Jakby faktycznie nikt tu nie był od bardzo, bardzo dawna. Jedno całkiem sporawe pomieszczenie z jednymi pojedynczymi drzwiami, które prowadzą gdzieś dalej. Tutaj widzisz tylko kilka terminali na ścianach. I jakby wykrój okrągły w suficie. Czy mógłbym podejść do konsoli tego terminalu? Mhm. Okej. Okay. Czy widzę reakcję jakąś komputera, cokolwiek? Masz wrażenie, że całość się gliczuje. Gliczuje się. Gliczuje się zupełnie jakby nieprzerwany ciąg danych cały czas był przesyłany i analizowany przez jakiś wewnętrzny system. Czy analizowany przez wewnętrzny system? Czyli, czy udałoby mi się jakoś dostać do tego terminalu, żeby sprawdzić, zalogować do systemu, coś w stylu rozgryźć? Sam terminal nie reaguje na dotyk i nie ma żadnej klawiatury na tym etapie. Czy ja mogłem coś słyszeć o silosach atomowych? Tak. Czyli mniej więcej kojarzę, jakby to mogło wyglądać. Mhm. Zupełnie. Dobra, okej. Szczerze mówiąc to, jak mam być tak szczery z wami, poza tym, że to wygląda bardzo niebezpiecznie, to ja kiedyś słyszałem od takiego jednego typa o hibernusach. I oni byli przytrzymywani w takich właśnie bunkrach. One były zabezpieczone. Hibernusy? Co to jest? To są tacy ludzie, którzy jeszcze przed wojną byli zahibernowani i oni czekali na lepsze czasy. I możliwe, że tutaj są zabezpieczenia, żeby nikt im nie zakłócił snu. Tylko, że no, okay, nie można się dostać. Masz mi poza ta dziura w suficie. Mi się wydaje, że to jest silos atomowy. Nie. I czy to przypomina silos atomowy?
Nie bardzo. Jednak bardziej to coś ukrytego w suficie. To jest system, który nas rozstrzela. A w tym sensie? Tak, to będzie... Albo rozstrzelałby. Albo, no bo wpisaliśmy dobrze kod. Aha, no może faktycznie tak być. Tylko, że teraz pytanie, czy uda nam się dalej przejść. Dlatego patrzę tutaj do terminala, że może się zalogować jako jakiś pracownik, czy coś w tym stylu, ale no nie ma klawiatury. Robert, nie jesteśmy żadnymi pracownikami, oni mieli pewnie jakieś karty czy coś. No, też prawda. A jest opcja, żeby dalej przejść? Tak, są drzwi. Okej, okay, a jak przechodziliśmy między tymi truchłami, czy widać było gdzieś tą babeczkę, która nas wieziła? Tak. O, czy to oni chcieli się tu dostać? Też jeszcze wracam do niej w takim razie. O, widzisz, no to trzeba było nas nie więzić. Dostała to, na co zasłużyła. No i bardzo dobrze. I rzadki uśmiech na mojej twarzy. Okej. Okay. To co, próbujemy przejść dalej, zobaczyć co tam jest? W sumie jak jeszcze żyjemy, to chyba jest dobry znak. I ja jestem ciekawy, czy pod tym wycięciem w suficie leży masa łusek. Nie. Okej. Okay. To co robimy? Dla nas. Idźmy zobaczyć. Najwyżej się wrócimy. Najwyżej się wrócimy. Jeżeli to coś, co rozszarpało naszych indiańskich przyjaciół, nam pozwoli. No ale... Może rzućmy coś w tamtą stronę. O, ręką! Okay. Rzućmy kogoś w tamtą stronę. Rzuciłeś kością, naprawdę? Nie, nice. Okay, ale to nie jest głupi pomysł. To może weźmiemy... weźmy jakąś przypadkową... rękę. Cokolwiek. Nie jest jakaś odpierdzielona ręka? Tak, to było na tyle pokiereszowane, że kończyny okay. są raczej poodrywane. To już rzucam ręką w te drzwi. Odbiło się. O, bezpiecznie. A nic nie zaświeciło, nie uchyliło się? Jest... Nic się nie... Okej, okay, a zmieniło. Jakoś guzik do otwierania coś jest? Takie... Jest klamka. O, kurde, taki technologii nie kojarzy. Tak zwana wajcha. No a co? Jest napisane ciągnij czy pchaj. Czy pchaj. Bo to ważne. Nie ma nic napisanego. Cholera. Dobra, no to idę na tą stronę. Okej. Okay. Ułańska ja fantazja mnie ponosi. I staram się po ułożeniu drzwi wyczuć, czy trzeba pchać, czy ciągnąć. Pchacie drzwi. Otwierają się. Spoglądacie do środka. Światła automatycznie zaświeciły się. Wewnątrz, na pierwszy rzut oka, niewiele więcej, aczkolwiek znajdują się komputery, znajdują się ekrany. Wszystko najwyraźniej włączone i cały czas z takim samym strumieniem danych. Wchodzicie do środka? Z bronią gotową? Mhm. Tak. Podnoszę jakiś kawałek mięsa i rzucam do środka. Tę samą rękę. To samo. Po prostu spadła. Okay. Nie jest to zaminowane. Jak to mówią Jankesi, it's clear. Idziemy. Wchodzicie do środka. Teraz poza ekranami zauważacie jeden dość osobliwy detal. W środku znajduje się 15 nowiuteńkich, żółtych budek telefonicznych. Tylko nie budki telefoniczne. Okej, okay, to ja chciałbym podejść... Świeżusieńko polakierowane. 15 zgromadzonych koło siebie. A, okej, okay, to chciałbym podejść do komputera. Mhm. I chciałbym... Rzuć sobie na elektronikę. A bardziej na problematyczne. Po prostu na komputery. No, bo na komputery. Dwa... Czekaj, to będzie zbyt... Jup. Problematyczny... Kurde, o jeden mi nie weszło. No widać jakąś maszynerię nad tym, jakby były składane, czy nie, po prostu tego? Po prostu są tu przechowywane. Okej. Okay. Natomiast ty podszedłeś do komputera. Chciałeś cokolwiek z nim zrobić, ruszyć go, ale należy pamiętać o jednej rzeczy. Maszyny zaczęły tę wojnę. Słyszycie zamek w drzwiach, przekręcający się. Dodatkowo zaczyna mrygać całość na czerwono. Na ekranach pojawia się licznik. OK, Google? Odliczaj 10 minut.
Mamy 10 minut. Czy te budki są podłączone? Nie. Czy dobra, to w takim razie może podejdźmy. Może podejdźmy do tych budek i może tam się schowamy. Dlaczego ja po prostu nie? Chcę sprawdzić te budki, czy coś w nich jest. Okej, dobra, nie mamy czasu, no to chodzę do nich i sprawdzam. Dokładnie, co jest w tym pomieszczeniu? Są jakiś terminal z tym odliczaniem? Tak, 15 są budek. 15 budek i kilka jakichś takich pomniejszych pojemników plastikowych, w których znajdują się różne szpargały. Ktoś jakby tu pracował wcześniej. Okay. To ja idę do tych szpargałów, żeby coś... Ja do budek, sprawdzam budki. W drzwiach jest jakaś dziurka, coś? W drzwiach nic. Znajduje się tylko taki sam terminal elektroniczny obok. To może ty coś wykombinujesz z tym terminalem, udało ci się wcześniej. No ale tam nie ma nic wpisane. Nie. A jest miejsce, żeby wpisać? Jest. Na kartę tak jakby. O, dobra, to w takim razie to ja chciałbym, tak jak mówiłem wcześniej, idę, żeby po prostu przeszukać. Jasne. Karta, nie ty karta... Tak? Tak. Ty co robisz? Budki. Przeszukujesz. Ty? No też spadam, czy w jednej budce różni się coś innego od drugiej, czy na tarczy, czy coś. To u was bardzo trudne, na coś, co wam pomoże przeszukiwać. U nas? Tak, przeszukiwanie. A u ciebie właściwie nawet nie musiałeś za bardzo się przyglądać. Wszystkie są identyczne. No to wypatrywanie... bardzo trudny. Och, weszło mi wszystko. 3 mi weszły. No mi nie, ale mam 1-1. Czyli obniża test. Obniża test. Na trudny. Jest, ale na i tak mi nie weszło. Nie wchodzi? Nie. Znajdujesz faktycznie poza masą jakichś pierdół, pokroju kabelki, jakieś płytki i tak dalej. Znajdujesz faktycznie kartę. Fantastycznie, biorę ją i idę do tego terminala koło Dika. Okej, okay, podchodzisz, przejechałeś kartą, nic, przyłożyłeś kartę, zaświeciła się jedna lampka w rogu. A i widać jeszcze więcej takich lampek? Nie, jest jedna lampka. Jedna lampka. A ja jak widziałem, się zapaliłeś szafy za drzwi. Dalej zamknięte. Na zielono się zapaliło jakoś? Nie, dalej jest. To... Dalej mrugające czerwone światło i pozostało wam niewiele czasu. Okej, okay, i na tych terminalach jest też jakiś czytnik? Nie. Nie, to jest jeden jedyny terminal. Tamten. Czyli przy tych monitorach nie ma nic. Dobra, no to do komputera trzeba. Patrząc na to, co on zrobił, chcę znowu przeszukać budki, tylko że tym razem z nastawieniem na to, czy jest gdzieś karta włożona w budkę do środka. Okay. No. Ponownie bardzo trudne. Okej. Okay. Mogę jej jakoś pomóc? Widząc, że ona coś tam grzebie, coś robi. Jeżeli wszyscy rzucicie to na trudnym. Okej, okay, no to szukamy w tych budkach. Znowu mam 1-1, 2-5, weszło mi wszystko. Okej. Okay. Bardzo trudny co? Na trudny co? Trudny. Na trudny, na... mi wyszło na bardzo trudny też. Mi na trudny, czy... Jedno. Dwa weszły, tak. Mi jedno. Okej, okay. Rozglądacie się, faktycznie jest karta identyczna jak tamta, no, była wsadzona w budkę. Biorę i robię to samo, podbiegam tam. Mrugnęła drugi raz lampka. Nie ma gdzieś tam trzeciej, może to trzeba sprawdzić, nie, nie ma było nic więcej. Drzwi? Dalej zamknięte? Dalej zamknięte. Okej, okay, no to co robimy, co robimy? Mamy dwie karty. Dwie karty, terminale... Może da się jakoś, nie wiem, może wejść do tych budek, no to chyba jedyna opcja, żeby przeżyć. Znasz się na elektronice? Znam się na elektronice. Ile czasu? 2 minuty. Dobra, kurwa, wypierdałem wszystko z tych budek, coś ciekawego jeszcze widzę. Dobra, to w takim razie korzystałem z elektroniki, coś mi podpowiadają te dwie lampki, że gdzieś jakaś trzecia, cokolwiek? Prawdopodobnie w środku, pod wyświetlaczem jest jakiś zamek, który dałoby się obejść kabelkami. No to robię to w takim razie. Odrywasz, uderzyłeś kilka razy, rzuć sobie trudny na elektronikę. 13-1-4, trudny na elektronikę, tak? Mhm. Elektronika... to jest SP. Tak, weszło mi. O Jezu. Widzicie, jak uderzył. Odłupał ten fragment. Nie mówię, nie. Ścisnął jeden z drugim, potem dołożył trzeci. Uchylił się zamek. Otworzyliście drzwi. Uciekamy. I długa. I długa. Pobiegliście. Tam
noga gdzieś, wiadomo, pojechała trochę na bok na jednym z trucheł Indian. Wbiegacie na górę, pędzicie przed siebie. To już drugi raz tego dnia, kiedy musicie robić ćwierć mili na wszelki wypadek. Pędzicie, pędzicie. Cisza. W którymś momencie słychać bardzo niski dźwięk, jakby pod ziemią coś się waliło. Jakby coś implodowało. Podbija się w powietrze kilka ton piachu. W tym momencie macie do czynienia z piaskowym deszczem, że tak powiem. Ale nie spada tam ani jeden fragment metalowy. Po prostu opada pył i zostaje krater, jak gdyby nigdy nic tam w środku nie było. Przynajmniej z waszej perspektywy. Czyli myśmy stamtąd wybiegli. Tak. Rzucam się na ziemię i płaczę. Po prostu ze szczęścia. Ja też łapię oddech. No panowie, zaczynacie mi coraz bardziej imponować i nie spodziewałam się tego. Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Ja nie pamiętam tego wszystkiego. Jest. Ja nie wiem, kurde, sobie chyba wokół tego podduszam się, żeby się uspokoić. Poczuliście teraz falę ciepła, która uderzyła w waszą stronę. Jest jeszcze gorzej niż było. Ten piach też posypał się na tyle, że poczuliście go na ustach, poczuliście go w nosie. Maksymalny dyskomfort. No i fala ciepła. Szkoda, że nie udało mi się zabrać tych noży. Noże były chyba na zewnątrz. O, już teraz nie ma tam nic. Wsiąknęły. Wsiąknęły pewnie. Pytanie, czy tam idziecie? Oj. Ale my nie jesteśmy tam przy tym zaraz? No, odbiegliście kawałek. No. To idę sprawdzić. Ale radiacja, taka sytuacja, nie wiesz co tam było. Mi to nie grozi, idę. Co? Też idziecie? Ja jestem tak zszokowany i ten, że ja zostaję po prostu, siedzę na ziemi. Okej, okay. Morgana, co ty chcesz sprawdzić? Podobały mi się te noże. No w sumie i już po prostu jest po wybuchu, Robert, możemy zobaczyć. Mnie serducho, ja już dzisiaj dostałem drugiego zawału, ale już tego prawdziwego. tym razem. Wali sobie po kielichu i... O! Na odwagę. Przypomniał. Dobrze. I wyciągam, jeżeli coś jeszcze zostało, bo już tyle tego piję, że... Okej, okay, no to na odwagę. Żeby tylko zrosić usta. I później... piasek. Tak, piasek. No to biorę... Piaskówka. Tak, piaskówka. To robię to, łykam sobie tej mojej wódeczki. Wziąłem takie kilka głębokich oddechów i idę za nimi. No to zobaczmy, co tam się idziecie stało. W stronę krateru. Ani śladu metalowych opiłków, ani śladu żółtego lakieru, czy czegokolwiek, co mogłoby zostać stamtąd wyrzucone. Zupełnie jakby całość zapadła się, ale z drugiej strony po środku tego krateru leży niewielka walizka. Opancerzona. Widzicie? Coś tam leży. O, aktówka. To wygląda tak, jakby ktoś chciał, żeby ktoś do tego podszedł. No to... Ładna aktówka, ja bym wziął. Proszę bardzo. Podchodzisz? Ja już... Czy trzeci raz umrę już prawie, to już mi teraz chyba wszystko jedno. Bardzo ostrożnie podchodzę. Już nie mam tej mojej łezki i fantazji. Bardzo ostrożnie. Podchodzisz bardzo ostrożnie. Jak tak powoli idzie te kroki stawiasz, tak... Powoli idź! Trzeci zawał by był. Podchodzisz do walizki. Czarna walizka, ładna. Opancerzona, całkiem ładna, aczkolwiek wygląda jak do przewozu czegoś ważnego. Można otworzyć? Mhm. Po prostu? Nie ma żadnego zameczka? Żadnego zamka. No, otwieram. Ciekawość mnie zżera. Otwierasz. Wy zaglądacie mimowolnie przez ramię. Buchnęło zimnym powietrzem ze środka. Widzisz, że na górze znajduje się jakaś elektronika mająca chłodzić zawartość.
spoglądasz na dół, cztery strzykawki, a na nich karteczka z napisem dostarczyć do stacji pociągowej w Colorado. Zamykam. Dostarczyć tą walizkę trzeba do stacji kolejowej Colorado. Ja podchodzę, otwieram. Ale co to jest? I próbuję, używając chemii, stwierdzić, co to może być. Jasne. Proszę o problematyczne. Ja z medycyną mogę coś? Raczej nie. Leczenie chorób? Pierwsza pomoc? Leczenie ran? Medycyna problematyczna albo chemia problematyczna. Nie weszło. Jeszcze miałam 20, więc... Bez. Ty masz dobre rzuty dzisiaj. No. Dokonała się transformacja. Weszło wszystkie trzy. Wpadam w szał. Czy rage mi coś zwiększa? Tak, obrażenie. Podnosicie te strzykawki. Były w idealnie wyciętej formie z pianki. Podnosicie, spoglądacie na nie i macie wrażenie, że w tym zbiorniczku coś małego się porusza cały czas. Jakby drobne roboty? Nanoboty. Widzicie to? To może się być przyglądam bliżej temu, co pływa? Faktycznie, wygląda jak takie mikroskopijne robociki. Mikroskopijne to oczywiście... Za duże. To może być dużo warte. Z pewnością. Ale nie mamy pojęcia... Obróciłeś to w swojej ręce i zauważyłeś, że pojawiają się na twojej dłoni takie czerwone placki, powoli powiększające się, jakby uczulenie. Zaczyna ci to strasznie swędzieć. To ja chcę wytrącić mu z ręki to. To ja odkładam. To... Odłożyłeś. Swędzi jak jasna cholera. Zresztą... Coś... Nic dziwnego, jego też zaczyna swędzić, tylko że twarz. Wow! Ciebie swędzą strasznie nogi. Zamykam ten... No to zamykamy. Jakoś przestało swędzić? Kompletnie nie, jest coraz gorzej, zaczyna parzyć. To się zniechało. Moja twarz! Dobrze, że jestem. Otwieram znowu. Wściekuję sobie. Dziękuję za sesję. Nie. Lewiczy... Wszystkim. Implodował. Dlaczego Kamil zawsze musi mutować?